Tutaj Emil, pozdrawiam z Tokio. Dzisiaj jesteśmy w Shinjuku, jednej z najbardziej zatłoczonych dzielnic w Tokio, gdzie jest także bardzo dużo różnych ciekawych barów i restauracji. I dzisiaj odcinek serii Dziwne miejsca w Tokio. Chciałem Was zabrać do chyba jednej z dziwniejszych, podejrzanych restauracji barów w Shinjuku. Chodzi oczywiście o Robot Restaurant. Robotto Restaurant. Robot Restaurant znajduje się w Kabukicho. To jest taka mocno podejrzana dzielnica Shinjuku. Jest tutaj dużo barów i dużo burdeli i różnych innych dziwnych miejsc. Na przykład tutaj macie informator, gdzie znaleźć sobie panienkę w Tokio, w Shinjuku. Ale my wybieramy się na coś grzeczniejszego, ponieważ Robot Restaurant obecnie się nawet reklamuje jako rozrywka dla dzieci. Więc tam całe rodziny są zapraszane i dużo obcokrajowców ostatnio tam się wybiera, ale wcześniej trzeba sobie zarezerwować miejsce, ponieważ jest dość jednak oblegana podobno. Jak widzicie, już trochę turystów czeka przed wejściem. Około 5 będą wpuszczać. Wbijamy do środka i zobaczymy, o co w ogóle chodzi z tym Robot Restaurant. Bo to się ostatnio robi chyba popularne wśród turystów za granicę. Jesteśmy w środku i na razie nic się nie dzieje. Jest spokój, trochę czegoś innego się spodziewałem. Ale show dopiero się zaczyna przed 18 i chyba wtedy dopiero się zacznie tutaj prawdziwa impreza z robotami. I na razie tak dziwnie. Spodziewałem się, że będą jakieś specjalne koktajle tutaj, czy jakieś robotowe driny. Nie, zwykłe napoje jak w zwykłym barze. Coś się zaczęło dziać. A jednak show nie jest tutaj, tylko przenosimy się teraz na drugie piętro. Tu było tylko taki barek, poczekalnia. Teraz jedziemy na dół, gdzie będzie prawdziwa impreza. Weszliśmy na dół do podziemi i tutaj będzie się odbywało show. Okazuje się, że Robot Restaurant to atrakcja głównie dla obcokrajowców, dla turystów. Prawie żadnych Japończyków tu nie ma. Chyba w ogóle nie ma, bo wszystko jest po angielsku, cała obsługa gada też po angielsku. Zdecydowanie jest to dla obcokrajowców atrakcja. Szalone przedstawienie trwa, teraz przerwa, żeby się kupić coś w sklepiku, albo pójść do toalety. Oh, my God.
nie widział. Zaczynamy ostatni akt dzisiejszego show. Serio, nie mam pojęcia, co się dzieje. Za dużo impulsów po prostu mentalnych. Ale historia była prawie jak awatarze. Ludziki z lasu walczą z technologią, z robotami. Ciekawe, co teraz będzie. A jeszcze były żółwie ninja i dinozaury. No muszę przyznać, że takiego show się nie spodziewałem. Sami powiedzcie mi, co ja w ogóle oglądałem, bo trudno mi to opisać słowami, bo to najdziwniejsze show, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu chyba. Po prostu taka papka mentalna, wszystko naraz. Ale całkiem śmieszne, zabawne to. Właśnie przez to, że jest takie dziwne i porąbane, jest to zabawne. Może właśnie warto dlatego przyjechać tutaj do Robot Restaurant. Bo jest to po prostu unikalne, dziwne, porąbane. Nie potrzebne skreślić. I tak wyglądało szalone show w Robot Restaurant tutaj w Shinjuku. Jak widzicie, jest to atrakcja głównie dla obcokrajowców. Bardzo dużo właśnie turystów tutaj przychodzi. I na to, że byli nawet zadowoleni. Mi się podobało nawet, dlatego że było to strasznie po prostu absurdalne. Z tego powodu było to po prostu śmieszne. A więc jeśli macie 8000 jenów i chcecie zobaczyć coś po prostu naprawdę dziwnego i niezrozumiałego w Japonii, to myślę, że Robot Restaurant może być całkiem niezłym pomysłem na wieczór w Tokio. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie komentarz, zostawcie suba, no i koniecznie ten dzwoneczek tam też kliknijcie, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach na naszym kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.